Już od 8 do 10 marca odbędzie się 29. edycja targów Agrotech w Kielcach. To największa wystawa techniki rolniczej w tej części Europy, największa wystawa techniki rolniczej w hali. 450 firm pojawiło się na targach. W ubiegłym roku odwiedziło wystawę 70 tysięcy zwiedzających i tegoroczne targi zapowiadają się co najmniej tak samo imponująco. Nie zabraknie najnowszych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru różnych płodów rolnych, maszyn do uprawy, między innymi bezorkowej, bardzo ostatnio popularnej. Także naprawdę będzie co oglądać. Jeśli jesteś prawdziwym fanem techniki rolniczej, to w Kielcach nie możecie zabraknąć. A teraz zapraszam Was jeszcze na obejrzenie naszych ujęć, które nagraliśmy wieściową kamerą na poprzednich edycjach imprezy. Zobaczcie, co działo się w Kielcach przed laty. W Kielcach trwają targi Agrotech. To już 25. jubileuszowa edycja imprezy, która zgromadziła na 66 tysiącach metrów kwadratowych 750 firm z 25 krajów. Jak się Panu podoba na targach? Bardzo dobrze. Z jakimś konkretnym celem Pan przyjechał? No tak, chciałem trochę maszyny zobaczyć, bo zainteresowany jestem między innymi właśnie takimi dmuchawami do zboża. Jak Ci się podoba tutaj na targach? Witam serdecznie. No cóż, targi Agrotech jak co roku. No super, ogromna ilość ludzi, ogromne stoiska, piękne maszyny, czyste, pachnące wręcz. No i ten komfort szerzący się po prostu. Siadamy i czujemy się jak w fotelu przed telewizorem i to jest piękne. Przyjechaliście z jakimś konkretnym celem? Nie, po prostu chodzimy do szkoły rolniczej i tak przyjechaliśmy jako wycieczkę. Jesteście wycieczką. Tak jest. Tłumy rolników, młodszych i starszych, przyglądają się nowoczesnym maszynom rolniczym na targach Agrotech w Kielcach. Jak Wam się podoba na targach? A jest bardzo fajnie, dużo można się dowiedzieć, tak? Na Fendzie jest dużo maszyn, znaczy się tak samo, Zetoro nowości wprowadził. Ogólnie jest ciekawy. Skąd przyjechaliście? Z Kwizyna, Pomorskie. Ze szkoły Barlewiczki. Kawałek drogi zrobiliście? Tak, 8 godzin jechaliśmy. O której wyjeżdżaliście? O 3:30. Czy targi rolnicze wracają na odpowiednie tory? Na to wskazuje tegoroczna wystawa Agrotech w Kielcach, podczas której wystawiło swoje produkty 450 firm. Mieliśmy tutaj dwie światowe premiery, 10 premier polskich marek. Co Wy przywieźliście ze sobą na targi do Kielc? Czym przede wszystkim możecie się tutaj pochwalić? Najlepsze ładowarki na świecie.